Potomek rodziny Szafgocz, Carlos Frederik hrabia Szafgocz, odwiedził Gryfów Śląski. To bezpośredni potomek Hansa Urlicha Szafgocza. Hrabia przyjechał do Gryfowa z grupą turystów z Niemiec. Dla niego to ważna, sentymentalna podróż. Es bedeutet sehr viel für mich. Ich bin zum ersten Mal hier, obwohl ich schon einige Male in Schlesien war. Jest to dla mnie bardzo znacząca chwila. Jestem tutaj po raz pierwszy, chociaż odwiedzałem Śląsk już kilka razy. Und es ist natürlich auch für mich, also im Namen meiner Familie, sehr wichtig, dass man sozusagen irgendwo die Vergangenheit zur Kenntnis nimmt und auch mit den Bewohnern, die es jetzt hier wohnen, in Kontakt tritt. Myślę, że to jest dla mnie i dla całej mojej rodziny bardzo ważne, że możemy nawiązać kontakt z ludnością, która dzisiaj zamieszkuje te tereny, które kiedyś w historii były związane z moją historią, z moją rodziną. Od 2012 roku Szkoła Językowa z Lipska odwiedza różne miejsca w Kotlinie Jeleniogórskiej. W tym roku ich podróż odbywa się śladami śląskiej dynastii szlacheckiej rodziny von Szafgocz. W kościele świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim odwiedzili kaplicę rodu. Kiedy zobaczyłem zdjęcie epitafiów w kościele świętej Jadwigi, pomyślałem, że tutaj jest taki początek tej historii i tu powinniśmy wycieczkę zacząć. Grono naszych uczestników wycieczki składa się z nauczycieli akademickich, nauczycieli naszej szkoły językowej, byłych uczniów, ale także przyjaciół naszego stowarzyszenia, którzy interesują się historią tego regionu. Tym razem mamy w naszym gronie także pana z rodu von Szafgocz. Zanim turyści z hrabią Szafgocz na czele udali się na zwiedzanie miasta, spotkali się z burmistrzem miasta i gminy Gryfów Śląski. Ród Szafgoczów związany jest z Gryfowem od ponad 600 lat. Z historią Szafgoczów zapoczątkowała się z Gryfowem w roku 1399. Wtedy jeden z Szafgoczów, bo ich było wielu, zabiegał o tym, żeby do swoich dóbr dołączyć także miasto Gryfów i miasto Mirsk. Muszę powiedzieć, że od tego czasu, czyli można powiedzieć na okrągło od 1400, zaczęła się współpraca partnerska. Ona polegała nie tylko na oficjalnych wizytach, uroczystościach, na odwiedzaniu burmistrza, bo odwiedzali się wzajemnie. Oni rezydowali na zamku Gryf, ale również także wspierali tutaj Gryfów, chociażby po tych nieszczęsnych powodziach, po pożarach, a były to pożary wielokrotne w naszym mieście w historii, to pomagali w odbudowaniu. Był nawet jeden rok, gdzie był straszny głód w Gryfowie i wtedy zaopatrywali naszych mieszkańców bochenki chleba. Szafgoczowie wnieśli bardzo dużo, byli właścicielami m.in. zamku Gryf, zamku Chojnik, pałacu Szafgoczów w Cieplicach, wnieśli bardzo dużo do kultury Śląska. Wywodzili się przecież i z Niemiec, z Prus, z Czech, no i także tutaj z Polski. W sumie Szafgoczowie odcisnęli mocne piętno w Gryfowie i ten ród znacząco zapisał się w historii Gryfowa. Hrabia Szafgocz chciał zwiedzić także gryfowski ratusz i rynek. W oprowadzaniu pomogło Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego.